czas na najbardziej hardkorowy Free Kick Challenge. Oj, yeah! Do dzisiejszej rozgrywki zaprosiłem 5 znakomitych piłkarskich talentów i w dodatku moich widzów. Wesoły Mateo. Zakręcony Lolek. Przypadkowy Bartłomiej. Klawy Michał. Śmiechowy Niko. Szalony Krzysiaczek. Mur już gotowy, strzelamy, żeby nie było tak łatwo z połowy. Przypadkowy kolega zaczyna. Twarde poślady. Ale bramkarz wam się nie popisał, panowie, powiem. Yeah! Dzięki bardzo, dzięki bardzo. A kopyto w nodze. Run. Ej, Babu Dybala. Wybiła godzina 13, czas na kręgle. Daba chyba w murze jeszcze nie chcieliście. Hala, ja, ja. Cześć człowieku. A witam sobie. Ostatnio daję trochę reprymendę youtuberom, jednak ciebie muszę pochwalić. Masz zdrowy tryb życia, uprawiasz sport, zdrowe jedzenie, wysypiasz się. Staram się, robimy co możemy. Ale jedno muszę ci powiedzieć. Profilaktyka, człowieku. Pamiętaj, żeby okresowo się badać. I więcej gamerów przyprowadzaj do siebie. Okej, okay, Roger Dead. Ale zanim skoczysz do kolejnych youtuberów, dawaj do muru, zobaczymy, czy jesteś taki skoczny, jak na konia przystało. When I come in the arena. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. No to lecimy dalej. Dzisiejszy odcinek to na pewno każdym w oko wpadnie. Oj, oj, oj! Dobra. Przepraszam! Dobra, nie. Za chwilę przejdzie, nie wiem, trochę... Jaki ty miałeś pseudonim? Przypadkowy. Przypadkowy Bartłomiej. To przypadkowy strzał, bardzo przepraszam, nie chciałem. Biegnę z muru, odegram się, a ty strzelaj, dobra? Tylko żeby nie widzieli. No ja tu widzę działania spiskowe, to jest sabotaż. Koledzy się ugadali. Lewa, prawa, bez różnicy. Dobra, teraz wykonam niekonwencjonalne uderzenie. Dobra, na raz, dwa, trzy, skaczemy. Panowie, uciekamy. Skoro na boisku pełna gama zwierząt, to czas i na barana. Yes, Antoine Griezmann. Oni się chyba znają z bramkarzem. Przedtem zagrywali do muru, teraz rzut w stylu Robina Van Persie w wykonaniu bramkarza. Sprawdzimy teraz Krzychu, jakie ma umiejętności bramkarskie. Tego się nie spodziewałem, naprawdę. Na pewno się boją strzałów Ronaldo. It is Ronaldo! Świetny mur! Świetny mur! Świetny mur! Świetny! Można, da się. Świetna interwencja, panowie!
Bardzo panowie, dziękuję. Fenomenalne umiejętności, fenomenalne strzały. Napiszcie w komentarzach, który strzał najbardziej wam się podobał. A dlaczego w odcinku pojawił się koń? To możecie sprawdzić na stronie www.profilaktykaczłowieku.pl, jednocześnie wypełniając test i dowiadując się, w jaki sposób tryb życia wpływa na wasze zdrowie. Uwierzcie, że wyniki was mocno zaskoczą. Czas zadbać o siebie. Profilaktyka Człowieku.